Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Kruka. No więc dobra, tutaj była skrzynka, której kuźwa nie widziałem, no bo oczywiście słońce w monitor ślepy totalnie i takie sprawy. Także tutaj mamy jakąś skrzynkę. Spróbujmy. O, w dupę. Okej, okay, udało się. Dobrze. No to dobrze, stare berło. A po co mi stare berło, mogę wiedzieć? Przedmiot fabularny. Aha. Fajnie, tylko... Problem polega na tym... Po co mi to berło? I... Mam przedmiot fabularny, berło i co dalej? No tyle, w zasadzie to tyle. Może mam założyć to berło? Tylko info, że to jest przedmiot fabularny i tyle. Stare berło. A, no to wracam do szukania. Chwila. Długo nie szukałem, tutaj jest następna skrzynka. Spróbujmy. Okej, okay, poszło dobrze. Dobrze, klucz mam. Okej, okay. Mam 20 monet. A, to było dosyć oczywiste. Kurde, bo ja ślepy jestem, bo... Nie mogę nagrywać w nocy, bo w nocy nie mam czasu. I w nocy zwykle montuję. I się w nocy też nie mogę za bardzo drzeć. A w dzień pizga słońce. To jest po prostu wada lata. Naprawdę wolę deszczowe dni. Dlaczego? Dlatego właśnie, bo nie pizga słońce. Bo leje deszcz. No to leje deszcz, co w zakłócenia może. No ale trudno, przynajmniej... Przynajmniej tak. No tak, dokładnie, dokładnie to co mówicie. Dokładnie tak, no. Po prostu jest lepiej według mnie. Cóż, berło mogłoby posłużyć za wajchę. Nic z tego. Mechanizm jest zardzewiały. Być może znajdę w pobliżu coś, czym go nasmaruję. W urnie jest oliwa. Nasmaruję mechanizm przekładni. Okej. Okay. Chyba się uda. Mam nadzieję. Teraz może się uda. O. A ile razy trzeba to klikać? O, poszło. Udało się. 24 razy, to jest chyba dosyć słaby wynik. Ale miałbym lepszy wynik, ale po prostu nie wyszło. Teraz z tym trzeba się pizgać. Ło, to mnie poskłada zaraz. Już myślałem, że to życiem przypłacę, ale nie. Dobra, udało się. Czy jednak, jeżeli mam dużo miejsca, to jestem w stanie tego szkieleta zabić w dosyć łatwy sposób. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Okej, okay. Tutaj bez walki się nie obejdzie, ale tutaj ta walka jest na tyle jakaś taka nieinwazyjna, że no, idzie wytrzymać, naprawdę. O, patrzcie. No, nie to. Okej, okay, poszło. No i widzicie, że mam maksymalnie życie, a pokonałem dwa te szkielety, więc jest nieźle, nie jest przyzwoicie, tylko trzeba odpowiednio do tego usiąść. Mamy tutaj dźwignię, która otworzy nam co? No coś. Coś może otworzyć, ale jeszcze nie wiem co, ale to się zaraz dowiem pewnie. Nie wiem, czy boleśnie, czy nie. Mam nadzieję, że bezboleśnie, ale pewnie się dowiem. Te smoki to tylko chyba dekoracja. Aha, rozumiem. Ty zobacz, jaki wampir tam jest. Będzie ostro. Tyle ci powiem. Będzie ostro. Nie powinieneś tutaj przychodzić, śmiertelniku. O kurna, faktycznie, ty mam się pizgać. Zapomniałem, że w tej grze walka przecież się nie włącza. No faktycznie. To parę życia mu zdjęło. No i dobra. Czekaj. Dobra, ostrożnie, ostrożnie teraz. Ostrożnie, ludzie, ostrożnie.
Kurna mać! Chłopie, radź se! O, no i dobra. Poskładany. Jak krzesło z Ikei. Hak. Użycie haka klawiszku. Uwaga! Jeśli przyciągasz przedmiot znajdujący się na przykład za rzeką, nie możesz stać przy samym brzegu, a co najmniej jeden krok od. Aha. Dobra, rozumiem. Chyba. Czekaj. Okej. Okay. Mam hak, czyli możliwe, że... O, możliwe, że w tamtej jaskini. Ja jestem kurna idiotą, naprawdę. Zamiast kliknąć raz, to klikam parę razy i wchodzę na kolce. Może się powinienem na mózg przebadać, bo to może jakieś tam uszkodzenia są znaczne. No i muszę jeszcze raz tego dupka zabić. Dobra, zaraz wracam. Jestem z powrotem, jedziemy dalej. Dobra, teraz tak. Wiecie czego mi brakuje? Na tych paskach zdrowia i many i w sumie expa też, jakby były liczby napisane, nie? Żeby było wiadomo, ile ci brakuje do następnego poziomu, ile masz max życia, ile masz aktualnie. Tego mi kurna brakuje. To by było dobre opcje. To by była dobra opcja. Dobra, powoli. Raz. Skok. No, teraz rozumiem. Teraz tak, tędy da się wyjść? Nie, trzeba naokoło dymać. Trudno. Może się nie odnowili przeciwnicy? Nie, chyba nie. Okej, okay, i przydałoby mi się jeszcze... Wiecie, co by mi się przydało? Raz? No, dobra. Przydałoby mi się jakaś mikstura zdrowia albo coś innego, coś w ten deseń. To było niezłe, naprawdę. Ale nie wiem, czy tak dam radę to ogarnąć. Chyba katakumby oczyszczone, panie księdzu. Także, no, można się jedynie cieszyć. Fajne te napisy są w lewym dolnym rogu, to jest fajne. W katakumbach oprócz goblinów i szkletów był też wampir. Macie szczęście, kapłanie, że żyjecie. A więc udało ci się, to wspaniale. Bo to pieniądze. A tutaj jeszcze list dla Sołtysa. Tylko ze względu na to, że potrzebne mi to poparcie, nie musiałeś dopłacać więcej. Ruszam dalej. Okej, 150. List od kapłana. Spoko. Tu zapiszemy. Uła. O, odnowiło mnie. Za zadanie. No to spoko. Tak, tu mamy ogarnięte, to w zasadzie jeszcze nam została tamta misja i podejrzewam teraz ten hak. Patrzcie, co to jest za... Jakie to fajne. Ja pierdzielę, ale fajne opcje dodali do tej gry. Przydatne. Dobra, zobaczymy co ten hak będzie robił i w sumie do czego mi posłuży. No najpierw mogliby napisać, że najpierw trzeba iść do sołtysa, później do kapłanki. Tak. Że najpierw trzeba iść do... Do kogo? No do tego kapłana, a później do wiedźmy, bo to by wtedy miało sens, a tutaj to... No, no ale dobra, trudno. Stało się, co się stało, to się nie odstanie. I teraz tak, tutaj skok i teraz... Co ja chciałem przyciągnąć w zasadzie tego? Moment. O, no widzisz? Czyli jednak potrzebny był ten hak. Dobrze myślałem, okej. Okay. Teraz, czy coś tu... Co to jest to niebieskie? Nie wiem. Ale nie wiem, czy chcę sprawdzać. Teraz muszę się przysunąć trochę do monitora. Pewnie nie słyszycie za bardzo, co tu się dzieje. Znaczy, nie słyszycie mnie jakoś tak, jak to powinno być słyszalne. Dasz mi skoczyć, idioto? Dobra, chodź. Dobra, musiałem się jakoś bronić, bo koleś na mnie wlazł dosłownie. Okej, tego idiotę trzeba jakoś ominąć, tylko jak? Co to jest to niebieskie w ogóle? Co to jest to? Leczy mnie. Aha. Robimy tak. Ku. Jedynka. No i zaraz we mnie wlazł, fajnie. To miło z twojej strony, gro. Dzięki. O Jezu. No to ładnie. Cię wkopałem tak, że nie mogłem uciec. Super. Jezu, to już wiem, co będzie wadą w tej grze, że jest mało miejsca do ucieczki. I ciężko będzie uciekać. Dobra, znaczy może wadą gry to nie, ale... A możemy go tak przyciągnąć? Nie da się, serio? Dobra, chodź tu. Płomieniem, raz, a dobrze, o. Nie zadziałało. Okej. Okay. I teraz jeszcze jedna zasadnicza rzecz. Dobra, zapiszemy grę może.
powoli będziemy się posuwać do przodu w postępach w grze. Tego trzeba tu ściągnąć, przeskoczyć. O, można przeskoczyć nad przeciwnikiem. Kurna, nie wiedziałem, to wtedy bym nie umarł. Dobra, trudno. Mogę się leczyć? Ciekawe, czy wielokrotnie, czy raz? O, wielokrotnie! Kurde, dobre! To jest lepsze od tych, od źródeł we wrotach trójce. No. Sekretny klucz. 20 monet. No. Dobra. Można przeskoczyć tutaj? O, moment. Jak to ugryźć? A, już chyba wiem. Moment. Chyba wiem, co trzeba zrobić. O to. Co to jest? Smoczy kamień. No, dobra. I to. To tyle. Tak? Kurde, ja mam nadzieję, że to tyle. Cholera, bo to nigdy nie wiadomo. I tu jak się przyciągnę? Aha, no dobra. No to luzik. W takim razie opanowałem już te podstawowe rzeczy chyba w tej grze. Czyli używanie haka. Bardzo fajna swoją drogą opcja. Jeszcze w żadnej grze takiej tej to nie widziałem tego haka. A myślę, że to jest całkiem dobra opcja. Czekaj. To jest przedmiot fabularny? Tak jest. Dobra. No to możemy tej babce oddać i cisnąć dalej. Strasznie długo mi zajęło zdobycie tego przedmiotu i to chyba mi zajęło zbyt długo, ale już... Dobra, ja się uczę, okej? Ubiłem potwory w twojej jaskini i przyniosłem to, co cenne. A więc podniosłeś słodszy kamień, nic ci się nie stało? Nic. Jak widzisz, jestem odporny na twoje sztuczki. Jasne, podaj mi ten kamień. Ej, proszę. Co? Co tam zobaczyłaś? Co ty do cholery wyprawiasz? Już nic. Ale cię łatwo przestraszyć. A przyszedłeś tu taki pewny siebie. Dalej jestem pewny siebie. Ja zawsze jestem pewny. Do końca. Dobra, już nie denerwuj się. Kamień ukazał mi twój cel. Nie spodziewałam się, że aż tak płytki jesteś. Ja? Płytki? Ten kamień chyba nie do końca mówi ci prawdę. Nie interesuje nic cię nic poza złotem. A co ty mi tu próbujesz wmawiać? A co, za co mam żyć, jak nie za złoto? Podróżnikami często włada chęć przeżycia przygody. Tak. Jak mi taką przygodę sfinansujesz, to się na nią piszę, spokojnie. Chciałem polecić ci pewną osobę, skoro i tak zmierzasz do miasta. W takim razie zamieniam się w sług. No więc w górnej części miasta znajdziesz rycerza imieniem Atto. Powiedz mu, że Ramira cię do niego przysłała, a być może złoży ci ciekawą propozycję. Rozumiem, że sołtys. Tak, masz mój podpis. Dzięki. Bywaj, Ramiro. Powodzenia, Enialiasie. Ale ma ciężkie imię ten koleś, ja pierdzielę. Ale często jest... pokazuje się ten... możliwość zapisu. To jest fajne, że gra mi przypomina o tym, że fajne by było, gdybym zapisał. Dlatego ja jestem w sumie za. Bo zawsze zapominam zapisywać, a jak gra to sama jakby wymusza na mnie, to ja tak najbardziej. Okej, no to teraz wystarczy tylko do sołtysa pójść. Gdzie był sołtys? A, dobra, już wiem. Karczmie, rozumiem. Tak się przez chwilę zastanawiałem, kurde, był jakiś dom sołtysa? A pewnie jest, ale nie jest zaznaczony, dobra. Halo? Dzień dobry, mam tu Glade. Znaczy Glade, podpisy mam. Wróciłem, sołtysie. Jak? Dobrze, mam podpisy od kapłana i wiedźmy. Daj. No dobra, wyglądają na prawdziwe. Trzymaj, Glade, nikomu ani słowa, że ode mnie. Luzik. Dziękuję. Idź już. Spoko, możemy dalej iść w takim razie? Miałeś iść do miasta. No to już idę, spokojnie, zluzuj wora, stary, naprawdę. Bo to takie niezdrowe. Możesz naprawdę... Tak, powikłania i choroby i... O, straszne rzeczy. Ech, ciężka służba. A ty? Co? Ma w końcu ten Glade? Ma, bierz go i otwieraj bramę. Już otwieram. Okej. O, i znowu zapis gry, no spoko, może być. Mi nie przeszkadza. Dolne Ward. Okej. Mówiłem, że póki co ta gra jest dosyć przyjemna, taka no, nowości. Ma w sobie takie rzeczy, których jeszcze nie widziałem, to jest ciekawe. O, arena. Arena to jest ponoć dobre miejsce do zebrania forsy.
tego co słyszałem, więc... Jak najbardziej, może trochę powalczymy? Odbywają się jakieś walki? Ta, i to nie byle jakie. A co masz na myśli? Mam na myśli, że są to walki na śmierć i życie. Poza tym, właśnie zaczyna się turniej. A strażnicy? Nic z tym nie robią? Ha! Oni sami biorą w tym udział. A pozwolenie od władz macie? Słuchaj no. Ta rozgrywka została zorganizowana dla plebsu od samego księcia. Skończ już z tymi pytaniami. Walczysz czy nie? Zadam ci jeszcze parę pytań. Aha. Wiem jakie. Ile za wpisowe i jaka wygrana. Dobrze zrozumiałem? Idealnie. Jesteś cudowny. Pozwolę ci stoczyć kilka walk za darmo, tak? I tak wątpię, czy przetrwasz pierwszą walkę. Jasne. Więc... Więc jak, gotów? Chyba tak. Przed każdą walką masz możliwość zakupu mikstur leczniczych. Po walce wygrany zostaje opatrzony i zgarnia nagrodę, a przegrany zostaje martwy. Aha. Pamiętaj, nie wolno ci się wycofać. Krwawy ten wasz turniej, ale wchodzę. Nauczę ten pleb, że nie warto bawić się w takie coś. Zaczynamy. Pierwszą walkę stoczysz z więźniem. Jeszcze tylko powiedz, jak ci na imię? Enialis. Jak, kupujesz mikstury? Nie, dzięki. Dobra, na arenę. Mam jeszcze mikstury w sumie. Walczcie! Jak on wywija tym mieczem w ogóle? Pa! Jebut! O! Jebut! Nic? Jebut! O kurde, twardy zawodnik. No, poskładany. Jak leżak. Zwycięzcą zostaje Enialis. Zejdź z areny i przygotuj się do następnej walki. Ta walka była prosta, ale nie będzie tak prosto później. Dobra, pierwszą walkę udało ci się przeżyć, ale nie ciesz się za bardzo. Aby walczyć z najlepszymi, musisz wygrywać także walki dwóch na jednego. A nagroda? Chyba jesteś śmieszny. Za takiego herlaka, jak pokonasz dwóch więźniów, to wtedy pomyślimy nad nagrodami. Co ty sobie myślisz, że co, głupi jestem? Ni cholery. Za darmo walczył nie będę. Niewdzięczniku, ja pozwoliłem wejść do turnieju bez wpłaty za wpisowe. A, no dobra. Dawaj mi tu tych dwóch. Miksturkę? Nie, a może? Kosztuje to... A, może tyle to aż nie, ale ze trzy to może kupię. Aha, czyli mikstury... Many są nie do kupienia tutaj, generalnie. Trudno. Zwyciężył Enialis, zejdź z areny i przygotuj się do następnej walki. Ja muszę tych wszystkich typów rozpierdzielić, tak? Świetnie, 50 złotych monet dla ciebie. A, no to 50, to jestem w sumie 10 na plus, mimo tego, że wszystkich mikstur nie zużyłem. Okej, znaczy tak w sumie to jestem 40 na plus. Co dalej? Strażnik. No to jedziemy. Nie tak szybko. Eliksirów ci nie potrzeba? A, no może, a tylko takich? Wiecie co? Wszystkie te na to zużyję. I czemu nie? 50, dobra. Poszedł! A! Zwycięzcą ponownie zostaje Enialis, gratulacje! Ile? Dostał co chciał, strażniczek pieprzony. Zaczynam się nudzić. To rozwal teraz dwóch. No i tak żadne wyzwanie. Miksturkę na walkę. Dwie. To powinno styknąć. 75, nieźle. Okej, okay, a jak mogę stąd wyjść? Wycofać się z tego? Czekaj. Powiem wam, że wolę taką walkę, niż tą walkę standardową makerową, bo naprawdę ta chociaż jakieś tam emocje, nie? Tutaj to od ciebie w sumie może zależeć, czy wygrasz, czy przegrasz. A w makerówce to jest kurna losówka. Tam, no też w sumie od ciebie zależy, czy wygrasz, czy przegrasz, ale... Ale w mniejszym stopniu. No, teraz ktoś im pokazał. Przejdziemy do czegoś konkretniejszego? Chłopie, a możemy odpocząć na chwilę?
Oczywiście, pozostały ci jeszcze dwie walki do uzyskania tytułu Krwawego Mistrza. Walka półfinałowa będzie, nie będzie już tak prosta jak eliminacja. Zmierzysz się z Olbryksem, najemnikiem. Czekam. Uzupełniasz zapasy? No jasne, chłopie. O, mana! Yeah. Mam dwie. Proszę jeszcze 8. Tych mam 10. No i bangla. Stówę dostaję. I tak jest, cały czas na plus wychodzę. Ale dobrze, że te walki nie są zbyt trudne. Ja nie lubię zbyt trudnych gier, bo lubię jak gra stawia wyzwania, ale niezbytnie. Wiecie, że jestem w stanie w miarę przejść, jeżeli się postaram, ale jeżeli dam dupy, to przegram. Znaczy to teraz powiedziałem. Jeżeli dam dupy przy tych walkach, w sensie, no tak, odprężę się i jolo, to przegram. Że ten, a lubię jak gra stawia wyzwania, ale też wiecie, tak bez przesadyzmu. No, demon, trafiaj. Dobra, poszedł! 30 doświadczenia. Zwycięża Eniali, zejdź z areny i odpocznij przed ostatnią walką. Ostateczną walką. Dobra, ta nie była jakaś mocno szczególna. A, to dopiero była walka, nie spodziewałem się, że zajdziesz tak daleko. A ja wręcz przeciwnie. Czas na ostatnią walkę. Albo tytuł mistrza, albo śmierć. Jerfyn łatwo się nie da. Co ma być, to będzie. Niebo znajdę wszędzie. Brakuje ci eliksirów? Jasne. Dwa uzupełnimy do 10 jak zwykle. Mamy 308 złota. Nieźle. 150? Nieźle. To teraz ile dostanę? Tak z 200? Walczcie! Na start 3 buły na pysk. Okej, poszło! Zwycięzcą turnieju zostaje Enialis. Dzięki tej wygranej to właśnie on otrzymuje teraz tytuł Krwawego Mistrza. Może być z siebie dumny. Zrobiliśmy całą arenę w jednym odcinku. Niech mnie trafi, szlak. Udało ci się. Rozwaliłeś samego Jerfyna. Jesteś Krwawym Mistrzem. A kim on wielce był? Wojownik z zakonu Rubinowego Smoka. Aleś mu pokazał. A co z pieniędzmi? To twoje. W takim razie na mnie już czas. Żegnaj. Do zobaczenia. Lipa trochę, że gra wymusiła na mnie tą arenę. Wolałbym samemu zdecydować, czy chcę iść, czy nie. No ale trudno. W takim razie niech tak będzie. Gdzie ja teraz w ogóle idę? Przespać się, czy jak? No, faktycznie, faktycznie. Jezu kochany, ale speluna, on to samo powiedział, co ja chciałem powiedzieć. Ale speluna, a z zewnątrz nie wyglądała aż tak źle. Ja pierdzielę. Ale fajnie. Ale fajnie. Oho. Co? Ale kultura. Coś ci do mnie powiedział? Nic. Piwa bym się napił. Ale się brzydzę. A to już twój problem. No. Ile za nocleg? 10 złotych monet. Ile? Masz mnie za durnia? Nikt ci nie każe tutaj spać. Nikt w ogóle nie każe spać. Dobra, łap to, grzyco. Bezczelny! I kto to mówi? Gdzie ta izba? Na dole, gdzie? Byś posprzątała, bo żygać się chce. Tfu! A tam był ładny lokal. I płaciłem 5, nie? No. Tak to wygląda. Co ja będę mówił? O jas. Tak to wygląda, co ja... Widzicie, jak to wygląda. Co ja muszę... Nie muszę tłumaczyć nawet. Tragedia. Syf, kiła i mogiła, naprawdę. Są takie skrzynki? Nie, to się nie może dziać naprawdę. Ho, ho. Zamiast łoża, czy chociaż posłania, zasrane dywaniki. Świetnie, po prostu świetnie. O szczurach nawet lepiej nie wspominać.
O cholera, ale będzie wygodnie. O, mogę rozdać punkty. Za każdym spaniem rozdaję punkty. Spoko. PM. Wow, ale ja levela nabiłem. Dobra, trochę rozdamy w to. Trochę w to. W siłę. W obronę i raz w siłę, o. A nie, jednak są paski, patrzcie. A nie, nie ma, faktycznie nie ma. Kurna mać. A już myślałem, że spełniło się moje marzenie. Nie, nie, tak nie będzie. 698 zł. Holy fuck, ale ja mam pieniędzy, jestem bogaty. Okej, ale w tym miejscu skończymy odcinek, bo patrzę, że już jest najwyższy czas. Tak. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.